Dzień Kobiet za pasem, a wy nie macie pomysłu na świętowanie? Chcecie aktywnie spędzić czas ze swoimi dziewczynami, przyjaciółkami, koleżankami? Nietuzinkową propozycję na Dzień Kobiet ma AZS naszego uniwersytetu. Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Opolskiego postanowił zorganizować turniej par mieszanych, turniej piłki siatkowej. Głównym założeniem tego turnieju właśnie jest integracja i właśnie dobre spędzanie czasu, wspólne spędzanie czasu z naszymi kobietami, jak to właśnie w Dniu Kobiet. Akademicki Związek Sportowy przygotował medale, puchary i drobne nagrody rzeczowe, ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim dobra zabawa się liczy. By zgłosić się do turnieju jeszcze dziś, należy wypełnić formularz zamieszczony na facebookowym fanpage'u AZS. Warto, bo aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na zdrowie i urodę. W siatkówkę kocham grać. W zasadzie z tą siatkówką było tak, że na początku strasznie nie lubiłam. Później mój WF-ista odkrył mnie na WF-ie i zaproponował, żebym zaczęła grać w klubie. No i w sumie od tego się wszystko zaczęło. Mogę się wyżyć na boisku, kiedy mam zły dzień. Moim zdaniem jest to piękny sport, który wymaga myślenia, nie jest on prosty i dlatego, że nie jest on prosty, jest piękny. Jak zapewniają organizatorzy, propozycja skierowana jest nie tylko do studentek i studentów, ale także do pracowników naszej uczelni. Czwartek od godziny 18 AZS zapewni Wam świetną atmosferę. Jeśli chcecie spędzić Dzień Kobiet na sportowo, serdecznie zapraszamy. Spieszcie się, bo lista miejsc jest ograniczona.